I witamy ponownie w następnym filmiku gracza Szmanek BDG. Tym razem gracz będzie pomykał PZ4, średnim czołgiem 6 tieru. I zawsze mi się to podobało, jak XWM pokazywał powyżej 60%, czyli mamy 63% szans na wygraną, rzeka perłowa. Okej, okay. Za chwileczkę zacznie się bitwa. Gdzie to pan Szmanek teraz pojedzie? Na początku. Jest jedna artyleria u przeciwnika, zielona, czyli że... I co on tam ma z tej artylerii? 17 tysięcy bitew, 1520 EFI. No, trzeba na niego uważać, na tą artylerię. Zawsze właśnie wbijam, jak z tej strony zaczynamy, to zawsze tutaj, pierwsze, zawsze tutaj się ustawiam właśnie i... Znaczy tam głębiej właśnie wjeżdżam i tam na tą mordownię, tam się fajnie walczy. Jeszcze jak na przykład się gra czołgiem, który potrafi ładnie dingować wieżą. Jest super sprawa. Troszkę za szybko spóźniony strzał. 50... O, pięknie, 59 wymierzony został teraz. Elegancko to wyszło. Patrzcie, dobre miejsce. 421 uszkodzeń zadanych już. Przeciwnicy mają 1000 HP-ków mniej od nas w tej chwili. Następny strzał wymierzony pięknie. Ale się tam miesza, ale się tam miesza. Za dużo tam tych przeciwników pojechało i niestety, ale ponoszą tego skutki teraz. Tygrys 1, też ciekawy czołg do obijania, bardzo miękki pancerz. Aha, zdecydował się Tygrysem wyjechać na ostro. Ciekawe, że zniknął, nie? Następny susto, o jasne, ale przeciwnicy dali czadu. Chcieli pewnie nieźle zraszować. Susto Y zniszczony. Czasami taki głupawy rush na przeciwnika nie ma sensu, bo widzicie jak to się kończy właśnie. Na hura i wszyscy giną. Proszę bardzo. 2T34 tam się ustawiły. To chyba Pluton. No nawet, że nie. No tutaj to tak, kurczę, no super, naprawdę, fajnie to wygląda. Szmanek sobie tylko stoi i zadaje uszkodzenia praktycznie, a wrogowie, przeciwnicy, jak takie, kurczę, ameby bez mózgu normalnie dają się zabijać. Patrzcie, jak ładnie rykoszety lecą. O, i zobaczcie, no i Tiger, no i popatrzcie sobie na inteligencję tych graczy, no ja... No nie wiem, jak można tak. Nie patrzy. Dostaje oklep. Nic nie reaguje. Zobaczcie sobie. Kurczę, że takich graczy sam nie trafiam na randomach. Normalnie to mam 15 fragów zaliczonych w tym momencie. Szmanek ma w tej chwili pierwszego fraga zaliczył. No ale zobaczcie, no 12 do 5 przewaga naszej drużyny, także no, tutaj już szans raczej nie ma na jakiekolwiek zmiany w tym momencie. Nasi też zdobywają bazę. No, to jest fajna bitwa, spokojna bitwa z fajnymi obrażeniami. 1969 obrażeń, 3757 WN8. Te 34,85 znowu sobie wyjechał, to jakby, nie wiem, samobójca jakiś chyba. 1236 efektywności. Artyleria Szmanek stoi na górce praktycznie. Chyba, że ma dobre kamo zamontowane, bo albo wyszkoloną załogę, bo to jest niemożliwe, że jeszcze go Arta nie zauważyła w takim miejscu. No nic, patrzymy dalej do końca. Baza już w połowie zdobyta. To już
Teraz to już tylko wykonanie wyroku praktycznie na przeciwniku. T34-85 skończył życie. O, jeszcze może tutaj nie wyjedzie ten 59-16, bo jeszcze by był jeden frag na koniec, bo jest na ogrysku i bitwa skończona. Okej, no taka bitwa dosyć w stylu kamperskim z fajnymi obrażeniami. Dobra, przejdźmy do wyników. Okej, no i sprawdziły się właśnie moje przewidywania. Tak jak tu w tytule widzicie, snajpa na Niemcu, aż pancerny, oznaka coś tam. Nie wiem, nawet nie obchodzą mnie te odznaki, bo się za każdą bitwę dostaje. No i duży kaliber. Tylko jeden przeciwnik zabity, ale za to, co my tu mamy teraz, tak, 2093 obrażeń i 1127 expa podstawowego i co jeszcze, 25 strzałów, 20 w celu, czyli to była taka strzelnica. 3 strzały wrogowie trafili 3 razy, 2 z penetracją, 1 bez, przejechane 300 metrów, także no faktycznie to była taka czysto kamperska bitwa. No i to tyle, tutaj nic więcej, 64 tysiące zarobione, 3886 doświadczenia razy 2. Okej, no widzieliście następną bitwę, zapraszam, przesyłajcie powtóreczki, będziemy wrzucać na kanał. To na razie tyle, cześć.